wrzucam odcinki co rocznicę, a to, to ma do siebie, że odcinki nie pojawiają się cyklicznie co sobotę, co niedzielę, czy co inny dzień tygodnia. Jeżeli nie chcesz przegapić odcinka, chcesz go także obejrzeć jako jeden z pierwszych, zasubskrybuj mój kanał. Możesz także zaobserwować mnie na Twitterze, gdzie będę wrzucał tweety dotyczące bitew, wojen i tym podobnych, które nie zasługują może na kolejny odcinek, ale zasługują na uwagę. Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj opowiem Wam o akcji pod Arsenałem, która miała miejsce 71 lat temu, czyli 26 marca 1943 roku. W nocy z 18 na 19 marca aresztowano Henryka Ostrowskiego, pseudonim Henka. W jego domu znaleziono broń, amunicję, materiały wybuchowe, a w notatkach adres komendanta Chówca Południe warszawskich grup szturmowych, czyli Janka Bytnara, pseudonim Rudy. Rudy został aresztowany 23 marca o godzinie 4:30 wraz z ojcem. Szczęśliwym trafem w tej nocy nie było w domu ani jego matki, ani jego siostry. Wieść o aresztowaniu Rudego bardzo szybko rozniosła się po grupach szturmowych. Zalarmowano jego przełożonego, a zarazem najbliższego przyjaciela Tadeusza Zawadzkiego, pseudonim Zośka. Początkowo Rudy został zabrany na Pawiak. Tam katowało go czterech gestapowców. Bili go pejczami, kijami i czym mieli pod ręką. A przed południem przeniesiono go na Szucha, gdzie przesłuchiwało go dwóch doświadczonych gestapowców. Jeszcze tego samego dnia Zośka zorganizował ludzi i sprzęt do odbicia Rudego, kiedy ten miał być przewieziony z Szucha na Pawiak. Jednak nie było zgody KEDYW-u, czyli kierownictwa dywersji, gdyż dowódca oddziałów dyspozycyjnych, Jan Kiwerski, pseudonim Lipiński, był poza Warszawą, a jego zastępca, Mieczysław Kurkowski, pseudonim Mietka, nie wyraził zgody. Do momentu odbicia Rudy był przesłuchiwany jeszcze dwa razy. Ze względu na duże zaangażowanie emocjonalne Zośki, zmieniono dowódcę akcji. Naczelnik Szarych Szeregów, Florian Marciniak, znaczył do tego Stefana Mirowskiego, pseudonim Orsza, który wtedy pełnił funkcję komendanta Chorągwi Warszawskiej. 26 marca rano potwierdzono, że Rudy jest w transporcie z Pawiaka na Szucha i jedzie na przesłuchanie. To spowodowało, że Zośka i Orsza znowu mogli zebrać ludzi. Około godziny 17 Lipiński wydaje zgodę na przeprowadzenie akcji, mówiąc jedno słowo – trzaskać. Około godziny 17:20 Zygmunt Kaczyński, pseudonim Wesoły, który był akwizytorem firmy Wedel i często bywał na Szucha, realizując zamówienia pracowników zatrudnionych w siedzibie gestapo, dzięki czemu nie zwracał na siebie podejrzeń. Wesoły zadzwonił do restauracji znajdujących się na ulicy Długiej i Bielańskiej, gdzie na wiadomość czekał Andrzej Wolski, pseudonim Jur, która brzmiała: przesyłam towar, musi być bezwzględnie on odebrany. Jur zawiadomił Orszę, a ten gwiznął, dając znak, że zaraz nadjedzie więźniarka. W więźniarce było 21 więźniów. Była to ciężarówka Renault, składająca się z szoferki oraz części załadunkowej okrytej plandeką. Na miejsce akcji wybrano miejsce, gdzie krzyżowały się ulice Bielańskiej i Długiej, a zaraz po tym skrzyżowaniu występowało następne, ulice Długiej z Nalewki. To powodowało, że samochód w krótkim czasie musiał wykonać dwa ostre zakręty, dzięki czemu zwalniał do małej prędkości i stawał się łatwiejszym celem. Początkowo plan zakładał, że gdy ciężarówka znajdzie się na skrzyżowaniu ulic Długiej i Nalewki, zostanie obrzucona dwoma butelkami z benzyną. To by spowodowało podpalenie się szoferki oraz wyeliminowanie dwóch gestapowców znajdujących się w szoferce. Zatrzymanie się auta umożliwiłoby także wyeliminowanie kolejnych dwóch znajdujących się na części załadunkowej. Jeżeli butelki z benzyną by nie zadziałały, więźniarka miała zostać ostrzelana z dwóch pistoletów maszynowych typu Sten. Pierwszy miał strzelać prostopadle do kierunku jazdy więźniarki, a drugi pod kątem 405 stopni. Tylko że wtedy trzeba byłoby się liczyć z ofiarami wśród więźniów. Jeżeli by pistolety Sten nie wystarczyły, ciężarówka zostałaby obrzucona czterema granatami, które miały za cel rozerwanie jej silnika. Niestety, kiedy ciężarówka wjeżdżała już na skrzyżowanie, granatowy policjant zauważył w rękach Zośki pistolet. Zośka zastrzelił go.
jednak zaalarmowany tymi strzałami kierowca więźniarki pojechał na wprost ulicą Długą. Na szczęście butelka z benzyną rzucona przez Tadeusza Hojko, pseudonim Bolec, rozbiła przednią szybę szoferki i wpadła do niej, podpalając ją. Ciężko ranny został kierowca, a dwóch gestapowców wyskoczyło i próbowało ugasić swoje mundury. Zostali szybko wyeliminowani. Jednak więźniarka nie zatrzymała się, a jechała powoli do przodu, co stworzyło sytuację, gdzie gestapowcy siedzący z tyłu mogli swobodnie prowadzić ogień. Podczas przedłużającej się wymiany ognia Sośka podjął decyzję o zdecydowanym ataku. Podbiegł z kolegami do szoferki, wyeliminując po drodze jednego z gestapowców. Drugi próbował się schronić po drugiej stronie pojazdu. Jednak podczas tej próby został także wyeliminowany. Podczas ataku do biegnącego Tadeusza Krzyżowicza, pseudonim Buzdygan, leżący granatowy policjant postrzelony przez Sośkę, strzela i trafia go w brzuch. Nie mogącego chodzić Rudego oraz ciężko rannego Buzdygana wsadzono do samochodu ewakuacyjnego i odwieziono do punktu sanitarnego, który znajdował się na ulicy Ursynowskiej 46. Podczas odwrotu ulicą Długą w stronę Placu Krasińskich ostatnia z wycofujących się grup została ostrzelana z warszawskiej centrali Arbeitsamtu, czyli z Urzędu Pracy. Alek dostał brzuch, jednak wyciąga granat i celnie rzuca w bramę Arbeitsamtu, dzięki czemu mogą kontynuować odwrót. Rannego Alka umieszcza się w samochodzie przejętym od jednego z Niemców. Jednak przy Placu Krasińskich dogania ich ciężarówka. Wyskakuje dwóch żołnierzy niemieckich. Alek znowu wyciąga granat i celnie rzuca im pod nogi, co pozwala im na ucieczkę. Alek na własne życzenie zostaje umieszczony w mieszkaniu rodziców Andrzeja Zawadowskiego, które mieściło się przy Alei Wojska Polskiego na Żoliborzu. Rudy po pierwszym przesłuchaniu już nie mógł chodzić. Trafił do szpitala na Pawiaku. U kolejnych było już coraz gorzej. Jego stan był krytyczny. Konieczna była operacja chirurgiczna. Jednak ze względu bezpieczeństwa nie można jej było przeprowadzić w jednym ze szpitali, a próbowano ją przeprowadzić w punkcie sanitarnym. Podjął się jej dr Trojanowski. Jednak 30 marca udało się załatwić miejsce w szpitalu wolskim. Przyrzucono tam Janka Bytnara, jednak Rudemu już nie można było pomóc. Zmarł on 30 marca w szpitalu wolskim. Ciężko ranny Alek został umieszczony w szpitalu Dzieciątka Pańskiego Jezus. Został zoperowany, jednak rany okazały się zbyt poważne i zmarł 30 marca. Tadeusz Krzyżewicz, pseudonim Buzdygan, został przewieziony jeszcze tego samego dnia, co akcja, czyli 26 marca, do szpitala Przemienienia Pańskiego. Jednak rany także okazały się zbyt poważne. Umiera 2 kwietnia 1943 roku. Akcja pod Arsenałem to była pierwsza poważna operacja polskiego podziemia. Mimo braku w sprzęcie udało się odbić z rąk gestapowców Jana Bytnara oraz 20 innych więźniów. Niemcy byli totalnie zaskoczeni, nie przewidywali takiej akcji, bo wcześniej AK ich nie przeprowadzało. Jednak Niemcy także wyciągnęli poważne wnioski z tego zdarzenia. Zaczęto wykorzystywać inny typ samochodu do przewozu więźniów, co miało wspomóc jego ochronie. Także ciągle zmieniano trasy konwojów, tak by nie były one zbyt czytelne. A do samej akcji konwój jeździł cały czas tą samą trasą. Ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.